Ministrze, proszę o podsumowanie wymiaru dzisiejszych uroczystości w Strzegomiu. Jesteśmy w Strzegomiu, miasto na Dolnym Śląsku, ale można powiedzieć, że dzisiaj, 30 października 2022 roku, to granitowe serce Polski bije dla całego kraju, bije emocjami, wspomnieniami całego narodu, tych wszystkich ludzi, których pamięć biegnie do świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i wszystkich 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie, całej Radzie Miejskiej Strzegomia, wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację tego monumentu, upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Dziękuję za to, że w Strzegomiu jest zgoda, że w Strzegomiu, pomimo, tak jak w całym kraju, jak w całym społeczeństwie, różnych poglądów, jednak udaje się rzeczy najważniejsze, związane ze służbą dla państwa polskiego, dla społeczeństwa, dla mieszkańców, realizować to w postawie zgody, pojednania, zrozumienia. Nie chodzi nam o to, abyśmy dzielili społeczeństwo, ale żebyśmy właśnie łączyli społeczeństwo. I ten pomnik, na którego tablicach, które są u podnóża tego pięknego granitowego postumentu, upamiętnia wszystkie nazwiska ofiar, 96 ofiar katastrofy. Takich, którzy byli związani z Prawem i Sprawiedliwością, ale również z Platformą Obywatelską, z Polskim Stronnictwem Ludowym, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ze wszystkimi, można powiedzieć, formacjami politycznymi w 2010 roku, których reprezentacje poleciały na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, że jesteśmy w stanie się właśnie zjednoczyć i ten pomnik będzie takim symbolem polskiej jedności. Pamiętamy te wydarzenia przed Pałacem Prezydenckim w 2010 roku, kiedy była tygodniowa żałoba narodowa, gdzie setki tysięcy Polaków przyjeżdżało z całego kraju, także stąd, ze Strzegomia, ze Świebodzic, z Wałbrzycha, ze Świdnicy, gdzie zapalono morze zniczy. I nie chodzi o to, aby nadal tkwić w tej żałobie, w tym takim zaklętym kręgu związanym z tym tragicznym wydarzeniem. Po pierwsze, musimy pamiętać o elicie państwa polskiego, o panu prezydencie, który stworzył nowy wymiar polityki międzynarodowej, dbałości o polski patriotyzm, o polską godność, wyrażał ją otwarcie przy największych tego świata, przy prezydencie Putinie, przy pani Angeli Merkel w wystąpieniach, mówiąc o tym, co jest najważniejsze, prawda, suwerenność, niepodległość, że nie możemy pozwalać na agresję, na imperializm, w tym przypadku rosyjski imperializm. Okazuje się, jak bardzo dalekowzroczny był pan prezydent Lech Kaczyński w tych swoich wystąpieniach. Wystąpienie w Tbilisi na placu w momencie zagrożenia ze strony rosyjskiej, gdzie zjednoczył prezydentów, przywódców państw Europy Środkowej i Wschodniej. Myślę, że to dało też wiele do myślenia elitom rosyjskim w kategoriach takich, że jest możliwa suwerenna, demokratyczna Europa. Każde państwo również w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest bardzo nie na rękę Rosji, jak widzimy dzisiaj w obliczu wojny na Ukrainie, jak bardzo przenikliwe były to słowa. I też bardzo ważne, abyśmy w dbałości o tą prawdę, nie tylko pamięć, ale także prawdę, zabiegali o jedność polskiego społeczeństwa, bo tylko na fundamencie prawdy możemy ją zbudować. Więc cóż, jeszcze raz chcę powiedzieć, że Strzegom dzisiaj staje na wysokości zadania. Strzegom stał się dzisiaj stolicą powiatu świdnickiego, a nawet subregionu wałbrzyskiego. Są miejsca w subregionie wałbrzyskim, gdzie to upamiętnienie już nastąpiło, ale myślę, że dzisiejsze wydarzenie pokazuje, jak można wspaniale w poczuciu zgody, pojednania upamiętnić wszystkich, upamiętnić to tragiczne wydarzenie, które powinno nas skłaniać do współpracy, powinno nas mobilizować do aktywności w obliczu zagrożeń, które dzisiaj stoją za wschodnią granicą Polski. Jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować i inicjatorowi tego upamiętnienia, panu ministrowi Michałowi Dworczykowi. Mówiłem o tym w swoim wystąpieniu tutaj w czasie uroczystości, ale przede wszystkim panu Zbigniewowi Suchycie, burmistrzowi Strzegomia i całej Radzie Miejskiej, która jednogłośnie podjęła uchwałę za tym, aby ten pomnik tutaj stanął. Bardzo serdecznie dziękuję.
Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Strzegomia Zbigniew Suchyta, zastępca burmistrza Strzegomia pan Tomasz Marczak oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu pan Piotr Szmit.